Gratuluję Szymon 3 punktów. Musisz nieskromnie przyznać, że miałeś w tym malutki udział, nawet nie taki mały. Zdecydowanie, no tutaj to może cały zespół na to zasłużył. Wiele dobrych interwencji. Na początku parę niefortunnych interwencji się zdarzyło, ale mecz pozytywnie, bardzo pozytywnie. 1-0, 3 punkty, także zostaje w Wieluniu. Dzisiaj nie przyszła pora, żeby styl oceniać, bo różnie to może być. Liczą się, że jednak 3 punkty by. To, o czym sobie założyli w szatni przed meczem, że interesują nas dzisiaj wyłącznie 3 punkty, bo ta zła pasta już powinna przerwana być dawno, ale no dzisiaj żeśmy przerwali w eksperymentalnym składzie, ale udało się. No chyba te trudności w składzie chyba sięgnęły zenitu, skoro dwóch dominalnych napastników jesteś zmuszony wystawić do obrony. Myślę, mam na myśli Tomka Fornalczyka i Rafała Grbiela. No dokładnie, bo nie mieliśmy po prostu już wyjścia. Już żeśmy... Powiedz, co się stało właśnie z tymi nieobecnymi, gdzie oni byli, czy kontuzje, czy jakieś prywatne sprawy, jak to było? Praca, kartki, kontuzje. Czy to was podbuduje na duchu? Będzie łatwiej kolejne punkty? Sądzę, że tak, bo dojdą już kartkowicze, dojdą kontuzowani, dojdą ci co w pracy. Tomek Napiera dzisiaj musiał iść do pracy, podstawowy zawodnik, Koch, Żółta, Maczurek musiał wyjechać ze szkoły, także to wszystko się układa. Jesteśmy dzisiaj bardzo zadowoleni z tego, że chłopacy... Że przy takich kłopotach jednak... Przy takich kłopotach właśnie kadrowych jednak te trzy punkty zostały w Wieluniu. Tak jak powiedziałem tutaj na początku, no ten duet trenerski się sprawdza, bo Darek Żuraw... Zastąpił Mariusza Gładysza, prezesa, także teraz z Darkiem prowadzimy wspólnie zespół czwartej ligi.